Odcinki AB i CD są prostopadłe i przecinają się w punkcie X. Ponadto odcinek AC ma taką samą długość jak BD, a odcinek AD ma taką samą długość jak BX. Oraz długość odcinka DX wynosi 1. I pytamy się, jaka jest długość odcinka CX. Najpierw zauważmy, że wszystkie te trójkąty są prostokątne, ponieważ odcinki AB i CD są prostopadłe. Zatem możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, które mówi nam, że jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to suma kwadratów długości jego przeciwprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Zatem wyznaczmy za jego pomocą długość odcinka CX należącego do trójkąta ACX. Więc AX kwadrat plus CX kwadrat jest równe AC kwadrat. Ponieważ pytamy się o CX, to obustronnie odejmijmy CX kwadrat. Teraz zauważmy, że odcinek AX możemy także obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa za pomocą trójkąta ADX. Zatem mamy AC kwadrat minus AD kwadrat plus DX kwadrat. Teraz przypomnijmy sobie, że odcinek AC ma taką samą długość jak odcinek BD, a odcinek AD ma taką samą długość jak BX. Następnie zauważmy, że odcinek BX jest przyprostokątną trójkąta BDX. Zatem skorzystajmy z twierdzenia Pitagorasa. Po opuszczeniu nawiasu otrzymujemy wyrażenie następującej postaci i widzimy, że BD kwadrat się zredukuje. Więc otrzymujemy 2DX kwadrat. A ponieważ długość DX wynosi 1, to CX kwadrat wynosi 2 razy 1, czyli 2, a długość odcinka CX wynosi pierwiastek z 2.